chwilę mnie nie było. Włączyłem sobie tę, nie wiem, czy to się znowu nagrało. Taka mała poracha, mały fail w nagrywaniu. Sobie pomyliłem przyciski po prostu. Zapomniałem, że chciałem się przesiąść w helikopterze, zapomniałem, że pod jednym z tych przycisków mam. A wiedziałem, że go nie zabiłem. Pod jednym z przycisków mam przecież nagrywanie, no i sobie wyłączyłem nagrywanie, dlatego teraz jestem po chwili ponownie. W tym helikopterze oczywiście zginąłem, jakby inaczej. Wiem, że lamię strasznie, no ale cóż. Taki już jestem. Słaby dran. Dobra, gdzie te dupki są? Tutaj któryś strzelał w ten... Ktoś tutaj strzelał przed chwilą na czołg. Ale ja oczywiście nikogo nie widzę. A oni mnie oczywiście widzą od razu. Gdzieś tutaj na pewno muszą być, no jak w końcu nie przejmuję flagi. Może się trochę poskradam. O, jesteś! Jezus Maria! Cały magazynek musiałem wywalić, żeby gościa chociaż trochę zranić. I zabić w końcu. Tragedia. Zaraz pewnie tutaj przyleci, to ja sobie trochę pokampię. Inni kampią, dlaczego ja nie mogę. Prawda? Udało się. Idziemy na A teraz. O, jak mu się trafiło w budynek, wpadło. Biedactwo. Tutaj sprawie walą, bo tutaj jeden z naszych zginął. O, nie ma tutaj nikogo. Na to wychodzi. Przekampimy. O, jeszcze kolega jest, to jak coś, to mi uratuje tyłek. Kolega. O, dalej przegrywamy 30 punktów. Nie jest za dobrze. No to teraz D, no nie? Tam też są nasi, widzę. Przejmują flagę. A jeszcze mam do was prośbę. Ja się nie znam na tym kompletnie. Jakby ktoś mógł doradzić, jaką bronią najlepiej grać, na przykład inżynierem, jaka broń jest najlepsza dla medyka, i tak dalej, i tak dalej. A tu już zdobyli, to po co ja tutaj lecę? Nie zabił się? Przeżył? Szkubany. Mam cię, mam cię. Chciałeś nas w konia zrobić, co? Desant powietrzny chciał zrobić, ale nie ze mną takie numery. Wracając... O, co tu na mnie strzela? O, tutaj jest nasz u góry. No, biorę co w tych magazynach na stacji byłem. Nie, to no, w magazynie też chyba dopiero co zdobywałem. Wracając do tego, co mówiłem na temat tych broni. Ja się na tym kompletnie nie znam. Po prostu wybieram broń, którą akurat w danym momencie mi się trochę lepiej gra. Jakoś nigdy nie mam czasu na eksperymentowanie z tego względu, że no, graczem jestem, jakim jestem, nie za dobrym.
wolę grać od razu tą bronią, którą lubię, która mi idzie dobrze. Snajperki oczywiście odpadają, bo tak jak mówię, ja to za bardzo się denerwuję, stresuję, spinam jak na przykład kogoś wylatuje, no i mi się ręka zawsze zatrzęsie. Kurde, ale wiedziałem, że gdzieś tutaj jest gnojek. A ten stoi. Przecież to jest nasz. On stoi koło tego. Czemu od niego nie strzela? Co to za baran? No to to już jest chyba wszystko... Nie, to już jest przesada. Gdzie to była stacja paliw? Nie, to był ten, na B. Ale tutaj podlecimy, bo akurat tutaj... trochę czołgów widziałem. A nie trafię. Gdzie lecisz? Też nie trafię. Chociaż... A, prawie. Nie trafiłem. Dobra, walić go. Idziemy dalej. Plac budowy stracony i zostało... O, B to zdobyliśmy. Nie, zneutralizowane B. Trzeba tam lecieć. Ło, 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 ło. Nie trafię. No, za wcześnie. A, prawie. Dobra, trzeba czas tam spadać, bo zaraz mnie zauważy, jak zacznie mnie palić. To... Aha, jaki nob. Może ja lepszy nie jestem. Gdzieś czołg słychać? Właśnie chyba go nie wali. A ja straciłem całą... Straciłem całą... Nie tam! A ja straciłem całą... no... Wiadomo co chodzi. Całą amunicję w RPG-ach. Jezu, znowu cały magazynek musiałem zużyć, żeby załatwić gościa. No to jest właśnie to. Celuję, celuję i nagle mi ręka gdzieś tam odskakuje. Mass Effect 3 nie mam tego problemu. Nie wiem, może dlatego, że tam się z botami walczy, nie z ludźmi. Tu się za bardzo spinam albo co. Nie wiem, czy to jest związane. Muszę chyba z psychiatrą pogadać albo z psychologiem. Nie. Yeah. Aj. To z granatu? Nie z granatu, tylko z RPG-a. Dawaj amunicję. Boże, nie z RPG-a, co? Ja się nie potrafię wysłowić. Czołg tam nas wali. Gdzie on jest teraz? Yeah. Aha. Ze mną się nie zadziera. Powiem szczerze, że dawno też nie grałem. Dawno też już jakiś czas nie grałem mechanikiem. Ostatnio tak jakoś. Ostatnio jakoś mi się zaczęło grać na nowo mechanikiem. Kiedyś grałem od początku, jak kupiłem grę tylko mechanikiem. Później grałem różnie. Przeważnie medykiem. Ale również też innymi innymi. Wsiądę tutaj, wsiądę. Gdzieś ktoś tutaj namierza nas. Już nie namierza. Gdzie on jedzie? W każdym bądź razie, no, zacząłem ostatnio właśnie brać tą postacią. Więc widzę strasznie dużo tiketów. Nie, 500 było tylko, to dużo nie powinno być. O, tutaj był czołg. Yeah, header.
Trafiłem. Piękny headshot. Następny proszę. A mamy, nie, a jest neutralizowane, ale chyba przez naszych zdobywane. O, tutaj widziałem gościa. Następny proszę. O, czołg nam idzie. A tym to ja sobie mogę walić, ale w dupę. Chyba po nas. Kurde, ale wiedziałem, że się akurat od tej strony wyjdę. O cóż, tak to bywa. Gdzie by się tu odrobić? Odrodzić. Chrypa mnie łapie, a nie wiem co. Latałbym samolotem, ale tutaj za dużo zawodników, którzy mają za dobrze latają. Ja to muszę mieć spokój i ciszę. Magazyny są... O, nie przeskoczę tutaj. Magazyny są dalej nasze. A tu jest samolot. Dobra, ja sobie go naprawię. W końcu jestem mechanikiem, jeszcze nikogo dzisiaj nie naprawiałem. Czekaj! Teraz mi rozjedzie pewnie. Aj! Rozwalił go, bardzo dobrze, bardzo ładnie. Tylko czasem czym nie uciekł tutaj gdzieś, gdzieś się zaraz tutaj nie zaczai z boku. Mam nadzieję, że nie. Aj, gnojek z tego Vipera, wkurza mnie już ten gościu. Fluffy Sandwich. Cwaniak. A rozbij się teraz. Ej, jeźdź, jeźdź. Tak go nie trafisz. B jest nasze. Lecimy do A. O, prowadzimy, nawet nie zwróciłem uwagi. Niedawno przegrywaliśmy 30, teraz już... O, 150 prawie, 140. Bardzo ładnie. Aj, kurde, ale... Gościu, patrz na mapę. Ja się za późno odwróciłem, widziałem go. A tamten poleciał dalej, ten ode mnie. Tak, co? Z dziewielina chcę go załatwić. Masz, zemsta bywa słodka. Nie wiem, a zdobywamy teraz, to nie ma sensu już tam lecieć, B by się przydało zdobyć. To jest jakiś gościu. Skądś we mnie ktoś strzela. Aj, tutaj był. Wiedziałem, że on się gdzieś tutaj wychyli, ale nie wiedziałem, że tak szybko. No ale cóż, zdarza się. O, trzeci jestem. Ale patrzę, ile tu zostało. 145. Trochę przedługawy będzie ten film, no ale co tam. Najwyżej usunę to, co było ze szturmu. Gdzie ja się odrzuciłem? Na cholerę mi tutaj kampienie. W dupie was mam. Ktoś by mnie tutaj walił, czy tam? Plecy. No, wiedziałem, że go nie zauważę. Tragedia. O, teraz się mogę za tobą odrodzić, bo za chwilę to tamten będzie widział, gdzie by mnie walił. Co wy w siebie walicie, idiocie? Tamten tam siedzi. Chyba. Na tą skałą. Lub za tamtą.
Nie pamiętam dokładnie. Mniejsza o to. Lecimy do B. Lub do E bardziej chyba. B czy E? B. Jest bliżej. A on pewnie, że do B. Jakieś 300 metrów. D straciliśmy. Gdzie jest D? Nieważne. Idziemy do B. Znowu ten pierdzielony Viper. Teraz kolejny tam lata. Ale tak mnie wkurza jak diabli. Nie mam na helikoptera, nie latał nad tym helikopterem, lata teraz. Ja polatam tym przy tym. Trochę inaczej się lata, inny jest helikopter całkowicie niż w tym. Dobra, ja mało gadam, bo się muszę skupić. Ja nie mam czym strzelać, to jest bez sensu trochę. Trzeba schować gdzieś teraz. Wiedziałem. Wiedziałem, że to spierdzielę. No ale i tak już mieliśmy kiskotem. Tak już byliśmy blisko śmierci. Straciliśmy wszystkie prawie bazy. Wszystkie flagi widzę. Zostały tam 4 do 1. 3 zneutralizowane. 2 do zdobycia. 1 do zdobycia. Jakże ktoś spierdzielił teraz. Tu jeszcze czołg. Teraz stracimy tą ostatnią i dupa będzie z przewagi. A taka przewaga była. Plac, panowie, na plac. Póki się jeszcze da. Kurde, akurat za tym ciężarem kończyli się wsyłać, ale już go nie ma. Bardzo ładnie. Flagę uratowano, tutaj jest jeszcze ten deszczu. Chciałbyś, co? Wreszcie kogoś zabiłem, bo już drugi raz... Długo już nikogo nie załatwiłem. Znowu czołg. Nie ta broń. Pistolet na pewno go nie załatwił. A, widział mnie. Czyster Hand się coś na mnie uwziął. On ślepy jest? No ale dobrze, walcie mnie. A już go pewnie się nie zdążę zemścić, już go załatwię zaraz pewnie. Ale chyba go nie załatwili, mam coś wrażenie, by się nie pojawiło w górnym rogu. Kurde, ale znowu się dałem załatwić jak dziecko. No ty gnojku, pierdzielony. 5 razy mi już załatwił. No ale przeważnie tak to u mnie było. Ja jestem lamer w te gry. To tak to jest. Skąd ten się tutaj wziął? O, ten na samym środku, jaka ze mnie ciota. Jaka ze mnie ciota.
Czemu ja się tutaj odrodziłem? Tam ktoś ze mnie spali z tego. No, uciekamy. Nie sobie wali w kogoś innego, a nie we mnie. No, Abrams właśnie go chyba załatwili. Bardzo dobrze. Pan mój! Jeszcze gdzieś słychać czołg, ale chyba nie tutaj. To jest nasz, na szczęście. Przekampimy sobie teraz. Po raz kolejny. Znowu ktoś we mnie padł z czołgu. Wiedziałem, że jak się wychylę, to tak się to skończy. Jeszcze 10 panowie i będzie koniec. Heli, heli, je, je, je. A Vipera nie ma? Nie ma. Vipera i tak nie umiem latać. Leci ktoś, czy nie leci nikt? Nie leci nikt. Dobra, ja wam dziękuję. Ja to podzielę na dwie części na pewno ten filmik, bo on będzie strasznie długi. Ale tak to jest, jak się lami. Nawet byłem piąty. Wow, 5000 punktów. Już dawno tyle nie zdobyłem. Dobra, ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie, za uwagę. Do zobaczenia wkrótce w innych moich filmikach. Na pewno z Battlefielda najbliższy filmik to będzie Scope'a razem z Dominico Game. Zapraszam na jego kanał. Dlatego dziękuję na razie za uwagę. Do zobaczenia, Weak Player. Do zobaczenia wkrótce oczywiście. Pa!